Yo, cześć, siemano, z tej strony Ghost, witam was w nowej serii na moim kanale. Będzie to kariera z zawodnikiem, po tytule już mogliście wywnioskować, że będzie to Gonzalo Higuaín, zawodnik Napoli. Ustawienia zostawiamy na razie tak, jakie tutaj są. Później może zmienię na poziom legendarny, na trudność. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. Dlaczego Higuaín? Otóż dlatego, że w poprzedniej FIFA zacząłem karierę tym klubem Napoli i ten zawodnik bardzo mi się spodobał. Tamtej kariery nie skończyłem, więc postanowiłem, że dobrym rozwiązaniem będzie właśnie nagranie kariery Higuaínem, który mi tutaj najbardziej odpowiada, więc go tutaj właśnie wybrałem. Myślę, żeby zostać w tym klubie. Jakbyście mieli jakieś pomysły, czy odejść z klubu, to jestem otwarty na propozycje, ale ja wolałbym jednak zostać w tym klubie i walczyć tutaj o trofea i tak dalej. Zobaczymy, jakie cele mamy. Średnia ocena za mecz nie niższa niż 7,9, co najmniej 7 asyst, co najmniej 21 bramek oraz stosunek bramek do danych strzałów na poziomie nie niższym niż 25%. Myślę, że to będzie do wykonania. Zobaczymy jeszcze, jak to tutaj wyjdzie. W kalendarzu gramy z Evertonem pierwszy mecz. Zobaczymy, czy będziemy w wyjściowym składzie. Jeśli tak, to będzie właśnie jeden mecz w tym epizodzie. Potem zobaczymy, czy będziecie chcieli, żebym zmienił klub. Jak nie, to dalej lecimy tutaj z tymi meczami i miejmy nadzieję, że będziemy w składzie i będziemy dobrze się prezentować. To co, ja teraz zapraszam was na skrót meczu z Evertonem. Ok, więc jesteśmy z powrotem, mecz z Evertonem. I kamera to jest chyba tryb gwiazdy, to jeśli by wam się nie podobała i mam przejść do normalnego, to powiedzcie. Podanie do Higuaína, który zabiera się z piłką, szczęście mu tutaj pomaga, oddaje strzał, ale broni bramkarz Evertonu. Podobna sytuacja, tym razem jednak Higuaín został sfaulowany i to on podchodzi do 11. I zdobywa bramkę pięknym strzałem w prawy górny róg i jest 1-0 w 31 minucie. Kolejne świetne podanie do Higuaína, tym razem strzał naprawdę słaby, jakby śniadania nie jadł albo coś w tym stylu. Akcja jeszcze przed przerwą, strzał kolegi z drużyny, obroniony, moje podanie i bramkarz piąstkuje. I tak zakończyła się pierwsza połowa. W drugiej połowie akcja Evertonu, po której straciliśmy bramkę. 68 minuta, nawet wróciłem się do obrony, ale to na niewiele się stało. 74 minuta, dośrodkowanie i niestety brak gola. Zostałem zmieniony w 83 minucie, więc postanowiłem przesymulować mecz. To co, ja się z wami żegnam, zostawcie lajka, wpadajcie na Facebooka i napiszcie, czy mamy zostać w tym klubie, czy szukać innego klubu. Tu mówi Ghost, na razie, cześć.